dobry Państwu, a TVB Zdrowy Kanał, a my odkrywamy skarby zdrowia. Ja się nazywam Elżbieta Ruman, reprezentuję tutaj Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie pod Warszawą, ale również Radio Wnet, a więc słuchajcie nas Państwo również w Radio Wnet. W każdą niedzielę wieczorem Medycyna Hildegardy z Bingen o godzinie 21.00. Odkrywamy skarby zdrowia, więc mówimy o tym, co dobre, co zdrowe, co pomaga zharmonizować organizm i co pomaga żyć zdrowo i naturalnie, tak długo, jak nam jest to pisane. To dzisiaj czas, w którym dużo osób myśli o zdrowiu i mamy na to różne sposoby. My z panią dr Małgorzatą Stępińską mówimy o Hildegardzie z Bingen i o tej niezwykle harmonijnej nauce Hildegardy, która pokazuje nam, co na świecie jest dla nas dobre, a co złe i po co wyciągnąć rękę, żeby żyć zdrowo. Orkisz, Bertram, Galgant, Dyptam, napoje hildegardowe, o których dzisiaj powiemy, to wszystko znajdziecie Państwo właśnie u nas w Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie pod Warszawą. Ale są różne sposoby na powrót do zdrowia, a często po prostu potrzebna nam jest zmiana, bo organizm człowieka tak reaguje, że jeżeli mu zafundujemy pewną zmianę, to nagle okazuje się, że wraca do sił, wraca do zdrowia i jest wiele na to pomysłów. Jest z nami pan, od razu oddaję mikrofon, który nas zaskoczy, pan Sebastian. Sebastian Nadolski. No być może nie zaskoczy, bo to co powiem, to wiąże się z tym miejscem, w którym jesteśmy, którego prekursorem jest dr Jan Pokrywka. I dr Jan Pokrywka nie jest jak gdyby tylko innowatorem, który wprowadził tutaj normobarię, komory normobaryczne, ale promuje jak gdyby kompleksowy styl życia, tak prowadzi Akademię Długowieczności, tak? I w tym stylu życia jest też miejsce na żywienie. I dr Jan Pokrywka jest jak gdyby propagatorem żywienia tak zwanego optymalnego, tłuszczowego. Tutaj należałoby wrócić jeszcze do naszego profesora Jana Kwaśniewskiego, doktora, który opracował jak gdyby to żywienie tłuszczowe. Ja jak gdyby w swojej praktyce takiej związanej z treningiem, ale także z powrotem gdzieś tam też do utraconego kiedyś zdrowia, też trafiłem na to żywienie właśnie optymalne, tłuszczowe, oparte właśnie w głównej mierze o tłuszcz. I jeszcze jak gdyby rozwinąłem to całe, rozwinąłem w sensie tutaj nas, mnie i Małgosi, ponieważ my żywimy się całkowicie bez roślin. To jest ciekawe, bardzo ciekawe spojrzenie, bardzo ciekawy taki fragment możliwości naszego żywienia, bardzo interesujący. Ja muszę powiedzieć, że u Hildegardy z Bingen to jest tak, że to Hildegarda pokazuje nam to, co jeść, to, co dotyczy całego stworzenia i wcale to nie jest dieta wegetariańska. To jest dieta oparta na, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, zrównoważonym, takim zbilansowanym podejściu do żywienia, ale jednak opieramy się na roślinach, więc to są rośliny, nie wszystkie, bo są niektóre rośliny, które mają na tyle skomplikowaną swoją strukturę i na tyle dużo niekorzystnych składników, że nie są dla nas dobre i na przykład takimi niedobrymi dla nas roślinami jest, tutaj zaskoczę Państwa, por, śliwki, nie mówiąc już o truskawkach. Hildegarda mówi, że to są trucizny kuchenne. I coś w tym jest, ale nie da się wszystkiego powiedzieć. Zapraszamy do Centrum Świętej Hildegardy i do publikacji. Ja tutaj jedną mam, na przykład Lecznicza moc natury według Hildegardy z Bingen, publikacja, która wyjaśni, dlaczego truskawki, więc zapraszamy do Centrum Hildegardy w Józefowie, ale tłuszcze są ważne, ale jednak harmonię zapewnia nam korzystanie z różnych możliwości. Czy pani doktor skomentuje tę dietę opartą na tłuszczach? Znaczy nie skomentuję diety. Skomentuję to może w ten sposób, że gdybyśmy wszyscy byli tacy sami,
to świat byłby piękny, bo moglibyśmy funkcjonować jak samochody i moglibyśmy iść do mechanika i mogliby nas naprawić. Ja się z panem zgadzam z tym, że jest bardzo duża grupa ludzi, która na takiej diecie bogato-białkowej, bogato-tłuszczowej będzie bardzo dobrze funkcjonowała, ale jest równie duża grupa ludzi, która będzie lepiej funkcjonowała na diecie roślinnej. To wynika z metabolizmu. My na szczęście wszyscy jesteśmy różni. Ja uważam, że to jest najpiękniejsze w medycynie. I myślę, że to jest tak, że każdy powinien próbować zoptymalizować sobie dietę w ten sposób, że powinien wiedzieć, spożywając co, jak najlepiej funkcjonuje. Szczawiany też wytwarzamy w wyniku naszego metabolizmu. Wcale nie z diety, tylko wynikają one po prostu, no też wynikają z diety, wszystko wynika z diety, tak? Ale szczawiany my też produkujemy w momencie, kiedy tam dochodzi do zakwaszenia, do zmiany pH i tak dalej. A zakwaszenie powodowane jest bardzo często przez białka zwierzęce. Tak, właśnie. Te szczawiany podawane z zewnątrz są niekoniecznie, znaczy ja nie chcę się z panem kłócić, bo to jest... A byłoby ciekawie! Żebyśmy się musieli kłócić. Niemniej jednak, w ogóle kłócenie się jest, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że naprawdę bardzo wiele osób, ja znam takich, mam takich pacjentów, którzy funkcjonują fantastycznie na takiej diecie. Wiem, jak dobrze funkcjonują dzieci z padaczkami na diecie ketogenicznej i to jest materiał do przemyślenia, zdecydowanie, tak. Natomiast ci ludzie mają konkretne schorzenia, a ci ludzie i to rzeczywiście w pewnych konkretnych schorzeniach się dobrze sprawdza. Natomiast jest cała masa ludzi, które po prostu na takiej diecie nie będzie funkcjonowała, bo oni się wolą lżejsze jedzenie, potrzebują jakby bardziej delikatnego materiału energetycznego. To też jest tak, że my jesteśmy różnymi typami metabolicznymi. I warto powiedzieć a propos. Ale ja uważam, że w życiu najważniejsza jest nasza wolność, takie poczucie, że żyjemy w zgodzie ze swoimi potrzebami, nikomu nie robiąc tym krzywdy, tak? Więc ja myślę, że każdy powinien znaleźć swoją drogę już. I to jest bardzo ważne, a jeżeli chodzi o rośliny i Hildegardę, to tutaj może warto powiedzieć, że Hildegarda nie pozwala jeść roślin surowych. Mówi, że nie jesteśmy króliczkami czy różnymi innymi stworzeniami, które jedzą surowe, znaczy takie nie mamy podwójnych żołądków, jak krowy na przykład. A więc zjadamy rośliny już przetrawione, czyli ciepłe, czyli gotowane, czyli spreparowane. Surowe możemy jeść tylko koper włoski w jakiejś postaci bulwy kopru włoskiego, ewentualnie jabłuszka, jabłko to ten biblijny owoc, który niesprawiedliwie został tam posądzony o jakieś złe. Nie, nic takiego. Jabłuszko jest cenne, zdrowe i mamy je jeść. I to są właściwie jedyne rośliny, o których Hildegarda mówi, że można na surowo. Cała reszta ma być ciepła, ma być gotowana, ciepłe posiłki. Mówiliśmy tutaj o, poproszę mikrofon, bo ja bym chciała zapytać naszego gospodarza, pana Roberta Musiała, o to, jakie schorzenia, tak bardzo konkretnie, listę, jakie schorzenia można leczyć, wspomagać organizm w leczeniu, przychodząc do komory, bo to jest bardzo ważne, bo to, że możemy się odmłodzić, że kolagen się produkuje, że więcej mamy energii, komórek macierzystych i tak dalej, ale jakie schorzenia, bo to jest bardzo ważne, jakie osoby mogą tu przychodzić. No, duży zakres schorzeń. Praktycznie wszystkie, bo bardzo dużo chorób jest właśnie przez niedotlenienie i nikt o tym nie mówi, a głównym problemem jest właśnie niedotlenienie, czyli rak piersi, rak prostaty, niegojące się rany, choroby serca, udary, także praktycznie dużo osób chorych przychodzi z różnymi problemami i każdemu w jakimś stopniu to pomaga, także nie ma żadnych skutków ubocznych. Jedynym przeciwwskazaniem jest jakieś przeciwwskazanie? Jest zapalenie ucha. Jeżeli ktoś ma zapalenie ucha, to do komory nie wejdzie, bo w śluzie powstaje większe ciśnienie, mamy ucisk i jest ból. To jest jedyne przeciwwskazanie, z którym nie można wejść do komory. I przeszczepy narządów. To też jest drugi, że nie można korzystać wtedy z komory.
Zanim połączymy wiedzę pana Roberta z pochodzącą z XII wieku medycyną Hildegardy z Bingen, to ja jeszcze poproszę pana Jerzego Lenartowicza, który jak zawsze ma tutaj w ręku plik bardzo interesujących dokumentów. Tym razem są to badania skuteczności, a to jest dla nas też bardzo ważne. Co to za badania? Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry państwu. Ja tak zawsze jestem troszeczkę dociekliwy i chciałbym się zawsze ze wszystkimi wszystkim dzielić, ale też, też dużo pytam, ale też się dużo dowiaduję i to potem sprawdzam. I dlatego chciałbym państwu przedstawić wiele dowodów na to, na działalność tej komory, na działalność innych i chciałbym tak na początek to zaprosić wszystkich, bo na pewno wielu z was słuchających możecie teraz nie zapytać mnie, ale w komentarzach można zapytać, odpowiem każdemu. Także zapraszam z pełnym przekonaniem i tutaj poświadczeniem tego wszystkiego, co tu się dzieje, do komory wszystkich. Od malutkiego dziecka, od noworodka, od kobiety w stanie błogosławionym, także i starszych. Wszystkich zapraszam do komory i potem się podzielę z nami, jakie są efekty, a ja wam przedstawię, jakie są efekty po jednej sesji, po wielu sesjach. I to są dowody badań. Jakie są? Co się jakie poprawia? Są. Ale teraz to jeszcze chciałbym was zaprosić do Centrum Świętej Hildegardy, żebyście sobie sami sprawdzili tych produktów Świętej Hildegardy. Ja je nie sprawdzam, bo ja świętych nie poprawiam, Pana Boga też nie będę poprawiał, mogę tylko poprawiać siebie. Chciałem was zaprosić również do Inveksu Kielce, o te produkty, preparaty sprawdzić. Natomiast też przede wszystkim Invex Remedies, suplementy, spa, które tak teraz są, wiele jest wątpliwych. Od wielu lat cała rodzina i my wszyscy to testujemy, sprawdziliśmy na sobie. Widzimy efekty. Na dzień dzisiejszy to ja już nie muszę tego sprawdzać, tego pana naukowca, jedynego wynalazcy, najlepszego w świecie, numer jeden. 150 takiej patentów własnych. Tak, drugiej osoby takiej nie ma. Wspólnie z synem, firma rodzinna to produkuje. I także jeżeli to, z tego korzystamy, to jest wszystko przyswajalne. To nie tylko, że ktoś tam zrobi sobie badania mam w krwi, natomiast w tkankach niekoniecznie. Tu można i do, skorzystać dla całego ciała. I natomiast dla mnie to jest bez, to tak jak mi tu powiedziała koleżanka, nie? Musi być zdrowy duch, dlatego jest komitet duszy, ciała, umysłu, żeby to zdrowie całe, wszystko w harmonii. A i ja jestem przekonany, a co nie jestem przekonany, to uważam to za grzech. Do czego nie jestem przekonany i jestem przekonany, że modlitwa i post to jest prawie za darmo dla każdego. Jest najlepszym lekarstwem na wszystko. I umiarkowanie. Na dzień dzisiejszy wiem, że przejedzenie, to znaczy mogę tak powiedzieć, nie wiem, myślę, że się każdy nie obrazi, ale takie dzisiaj jedzenia to już mało, bardzo widzę, że gdzie jest, wszędzie jest żarcie, a przy żarciu człowiek nie myśli, tak samo jak nie jest to picie, tylko chlanie, a trzeba być umiarkowanym w jedzeniu, w piciu, to też jest jeden z grzechów głównych. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym się odnieść do tego naukowca, wynalazcy, dla mnie największego w świecie, ale to każdy może sobie to sprawdzić, czy to tak jest, czy mówię prawdę, czy nieprawdę. Pan Stanisław Szczepaniak, pan Stanisław Szczepaniak, tak. Jego syn Remigiusz Szczepaniak teraz to kontynuuje. Także to wszystko mamy udokumentowane i mogę jeszcze się tam podzielić, bo też szukałem o mitochondriach. Pani doktor, dobrze, że jest tu z nami, że, żeśmy, to jest cała nasza energia, nasza siła, żebyśmy mieli zdrowie. I ktoś mi mówi, rozmawiam z lekarzami, a jak to zrobić? No, bo ja mówię, wszystko można zrobić, przecież nie ma nic, skoro Pan Bóg nas stworzył, to da nam wszystko, tylko trzeba tego wszystkiego szukać i żyć w prawdzie, nie? I otrzymałem od niego nie tak dawno aktywacja mitochondriów. Najnowsze badania ujawniają, że wiele chorób cywilizacyjnych i innych powstaje i z mało aktywnych mitochondriów. Mitochondria to nasze najmniejsze elektrownie biologiczne, fizyczno-chemiczne. Dlatego należy dbać o te elektrownie, mitochondria i je systematycznie odżywiać. I tak byłem zaciekawiony, mówię, gdzie to zbadać? Przecież można zbadać ATP, to nie tak łatwo to, bo no wiadomo, przeszkody są, drogo kosztuje, ale my to wszystko będziemy mieli. A to bardzo proste, ja się z wami chcę wszystkim tym dzielić, co ja mam, co mi ktoś dał, co mnie pomaga i mojej rodzinie, nie? To dyryboza,
jest niezbędna witamina C, taurynina magnezu i koenzym Q10. Także chętnie się będziemy dzielić ze wszystkimi, natomiast co najważniejsze, jesteśmy tu w tym miejscu, w tej komorze normobarycznej. Tu już właściciel, kolega powiedział, że ma te komory 3. I ja jestem przekonany, że tak jak wszystkie urządzenia, jedno jednemu jest nierówne, dlatego myśmy spróbowali to przetestować akurat tę komorę w Radomiu. Tutaj ma te same widze, te same parametry, no to będzie to samo. I postanowiłem zebrać taką grupę 15 chyba czy 16 osób i zrobić takie badania, taką grupę kontrolną. Wszystkim, w różnym wieku, w różnym, od małego dziecka do dorosłych, z różnymi poziomami i witaminy, bo też lekarze mi mówili, że jak witamina D3 jest wyższa, to jest inny poziom. I to dzisiaj już mam pełny obraz. Tak samo ludzi zaszczepionych, niezaszczepionych, bo jedni mówią tak, ja cieszę się ze wszystkich, wiem, że strach jest najgorszą chorobą, bo zakwasza organizm, niszczy wszystko. Natomiast strach też zamyka drogę Chrystusowi, to też wiem o tym, nie trzeba być odważnym, bo z takiego strachliwego to pożytku za dużo nie będzie. I dzisiaj mam takie badania i średnia mi tych wszystkich badań kilkunastu osób wyszła taka. Nikt nie był w komorze przez jakiś dłuższy czas, i zrobiliśmy te badania komórek macierzystych i komórek NK, gdzie o komórkach macierzystych mówiono było, że były robione tam ci co komory, wynalazca, pan Pokrywka. Natomiast na pytanie o komórkach NK wszyscy milczeli. A ja mówię, dlaczego? Przecież to są też bardzo ważne, bo komórki macierzyste regenerują organizm, one cały czas się odnawiają, one dłuższy czas nie będą, bo to szpik produkuje, ale one narządy potrzebują, bo się wymieniają cały czas. Nie? Natomiast komórki NK, co mi tu mówią profesorowie, naukowcy, że oni są dłuższy czas i od tych komórek NK zależy nasza cała odporność. Przed nowotworami, przed wirusami, bakteriami i tym, co nam szkodzi. No ale jak to zbadać, panie Jerzy? Jak zbadać? W jaki sposób? Dlatego mówię. Zbadaliśmy przede wszystkimśmy komórki macierzyste to z krwi badanie? I komórki NK. To badanie z krwi. Ja właśnie byłem zaciekawiony, bo często jak z powodu mojej choroby, to jeździłem tam na onkologię i tam, chociaż nie korzystałem z onkologii, tylko z porad chemików. I szczęśliwie i cieszę się, że wyszedłem, bo odmówiłem też chemii. Natomiast gdyby tak zaczęto badać, badanie takie by było ogólnodostępne komórek macierzystych i komórek NK, to wiele istnień by zostało uratowanych. Bo jak się dowiedziałem na onkologii, że wszyscy, którzy mają nowotwór, te komórki NK mają w śladowych ilościach. Natomiast, a można też te komórki aktywować, tak jak mitochondria. Czym można aktywować? No przede wszystkim jednym z czynników to jest komora normobaryczna. Są wiele innych jeszcze. Ja podejrzewam, co mówią, że witamina D3 też. Aktywuje. Aktywuje. Tak. Czyli wyniki pokazują, że wizyty w komorze normobarycznej podnoszą ilość tych komórek NK? Komórek NK i komórek macierzystych. Komórek NK w mniejszej ilości i tu mamy takie rozeznanie, że ci, którzy byli przez jedną noc, większość nas była przez jedną noc 5 godzin, 11 chyba, nie? Taka noc była sesja. 9 godzin. I po tej nocy zrobiliśmy badania. I prawie u wszystkich tak od 25 do 45, akurat mam to badanie właściciela przed sobą, był dłuższy czas. Codziennie po 2-3 mikrofon. Godzinki. To od 25 do 45 wzrost komórek macierzystych po jednej sesji. To jest znaczna ilość, ten organizm się już regeneruje po takiej sesji. A czym więcej takich sesji, dwugodzinnych czy więcej, to ta regeneracja jest na bieżąco. I ja tak bym zaproponował, żeby każdy kilka razy z tych sekcji nie musi robić badań, bo ja wiem na pewno, że to się dzieje, bo to mam tutaj. Tych sesji sobie przebył, to przecież jest najtańsza terapia dotlenienia nie tylko tego regeneracji. Natomiast co mnie jeszcze zaskoczyło, właśnie te komórki NK, że wzrost nie jest duży, bo to nie będzie nigdy duży, bo jeśli byśmy zrobili, bo to szpik produkuje, one są długo, ale ze szpiku to wiadomo, to już nie każdy może skorzystać, badania sobie nie zrobię. Ale skoro mi tu wychodzi
w szpiku komórek NK po takiej sesji tygodniowej, 1-5 godzin chyba był tu właściciel, 2 razy czy 3 razy po 2 godziny i potem nocka, 20% wzrost komórek NK. To wiecie, co to się dzieje? Ja chciałbym tu wszystkim powiedzieć, że jeszcze nie było przypadku, kto ma w granicach 20% komórki NK, żeby cokolwiek mu jakiś wirus, bakteria czy nowotwór zaszkodził. To jest to. I dlatego mnie wyszło, ja tu mam dodatkowo swoje badanie, które, bo mi się dziwili, że ja sobie zrobiłem swoje badanie, i dlaczego przeciwciała na danego wirusa mi wyszły bardzo duże. Ja mówię, ja nigdy nie chorowałem. No i pani w laboratorium na hematologii mi powiedziała tak, że przy takich moich komórkach NK ponad 500, no to nie było możliwe, żeby jakikolwiek nowotwór, komórka nowotworowa, czy wirus, czy bakteria się rozwinęła, bo ja złapać, ja się wirusów nie boję i mi to wszystko potwierdzono. To nie wirus jest problemem, bo on jest starszy, bakterie, wirusy czy grzyby są starsze od nas, zanim Pan Bóg nas stworzył, to wcześniej nam stworzył to środowisko, żebyśmy mogli w nim żyć i one powinny w symbiozie z nami żyć i nie powinniśmy się tych wirusów, jak nas teraz straszą, tak szczelnie bać, tylko dbać o swój układ odpornościowy, tak jak ja mam tutaj, dbam o swój, nie mówię, że nie będę chorował. Tylko, że nie pozwólmy chorobom i przede wszystkim strachowi, żeby nas te choroby zniszczyły. I tu mamy dokładny dowód, że komora normobaryczna przez to przebywanie, czy mniej, czy więcej, no to zależy jak to chce sobie, czy słabszy organizm na pewno będzie więcej się regenerował, mocniejszy organizm mniej i będzie zdrowszy przez to, że komórki NK, a każdy sobie może poszukać, teraz jest dostępne wszędzie, czy w internecie, czy wszędzie wiedza ogólnodostępna, bo ja wychodzę z tego założenia, że kogo nie pytam, to mówi zdrowie najważniejsze, a ja mówię, to mi napisz to, co robisz i jak czytam, to wszystko robi, żeby chorować. No skoro zdrowie najważniejsze, no to rób to, żebyś był zdrowy, nie? I to jest dobry sposób. Moment, żeby powiedzieć jeszcze o Hildegardzie z Bingen, a mikrofon to sobie pan może trzymać, bo ja mam swój, panie Jerzy, a chodzi o to, że Hildegarda z Bingen mówi o tym wszystkim. Wprawdzie nie można było w XII wieku robić tych badań komórek NK czy innych odpornościowych ciał od naszego organizmu badać, jednak to ona właśnie wskazywała, jak cudownym jesteśmy mikroświatem, że wszystko, co nas otacza, wszystkie te pierwiastki, które znajdziemy w liściach, drzewach, kamieniach, w różnych strukturach, one są też w nas. Mamy złoto też, proszę Państwa, i srebro, ale proszę nie szukać, bo niedużego mamy, ale mamy to wszystko w organizmie. Jeżeli harmonijnie to funkcjonuje, jesteśmy zdrowi. Jeżeli zacznie się coś zaburzać, chorujemy. Obiecałam Państwu w tym odcinku, również powiemy o hildegardowych jeszcze dobrach, a muszę powiedzieć, że Pan Jerzy, oczywiście komora normobaryczna daje cudowne wyniki, ale jedzenie orkiszu również, bo zdradzam, Pan Jerzy żywi się orkiszem i płaskórką i razem z żoną gotują i pewnie chleb robią i makarony sami tam, więc to żywienie jest rzeczą ogromnie ważną, bo my dzisiaj się martwimy, że nam może paliwa zabraknie na stacji benzynowej, a proszę Państwa, to paliwo to wlewamy tylko do naszego samochodu, a jeżeli nam zabraknie naszemu organizmowi dobrego paliwa, to też nie pojedzie i to będzie jeszcze gorzej niż brak benzyny na naszych stacjach benzynowych, a więc orkisz to już powiedzieliśmy i ten orkisz nam ciągle towarzyszy, natomiast to dieta oparta na prawdziwym leczniczym orkiszu to jest tak jak mleko matki dla niemowlęcia i to Hildegarda napisała w XII wieku i my to widzimy dzisiaj. Moje spotkanie z Hildegardą się zaczęło od tego, że umierający na nowotwór trzustki człowiek, ksiądz profesor Marek Adaszek przeszedł na dietę orkiszową, zaczął używać ziół hildegardowych, mimo że już nie mógł chodzić, nie mógł jeść. Zaczął pić ten niezwykły napój z rzęsy wodnej, o którym jeszcze króciutko powiemy i ksiądz profesor po 3 miesiącach, a wcześniej po 6 latach leczenia już nie było dla niego nadziei. Po 3 miesiącach nie było przerzutów w jego organizmie, nie miał przerzutów do wątroby, do płuc,
a po 6 miesiącach nie miał komórek nowotworowych w swoim organizmie. Tak ogromne znaczenie ma prawdziwy orkiszcz, ten jego niesamowity skład wewnętrzny i te inne wskazówki Hildegardy z Bingen. Myślę, że powiemy jeszcze o tej właśnie, o tym napoju. Napój z rzęsy wodnej, 12-składnikowy napój, jeden z najbardziej rozbudowanych hildegardowych napojów. Dostają go osoby nowotworowe. Komu pani doktor zapisuje ten napój? Pani doktor Małgorzata Stępińska. To jest napój, który ja stosuję u pacjentów, którzy mają historię, przeszłość nowotworową, są w trakcie chemioterapii lub zakończyli całą swoją kurację nowotworową i próbują dojść do zdrowia i walczą o swoją dalszą jakość życia. Napój z rzęsy wodnej jest takim napojem, który bardzo dobrze wzmacnia odporność, a do tego jeszcze oczyszcza z zanieczyszczeń takich jatrogennych, to znaczy z tego, co zaserwowała nam klasyczna medycyna, czyli z tych wszystkich zanieczyszczeń takich chemicznych, które pozostają po chemioterapii, ale on się również bardzo dobrze sprawdza u pacjentów, którzy na przykład są po sterydoterapii, którzy są po jakichś bardzo długich kuracjach antybiotykowych, dużo jest takich pacjentów. I napój z rzęsy wodnej naprawdę dobrze się sprawdza i jako wspomaganie takiego leczenia przy okolicznościach nowotworowych i w chorobie nowotworowej. Pacjenci, którzy piją ten napój z rzęsy wodnej i są na przykład w trakcie cyklów chemioterapii, mówią mi, że oni pijąc ten napój, oczywiście w przerwach między kuracjami, między wlewami, oni lepiej funkcjonują niż cała reszta towarzystwa, która bierze udział w tym, że w tym przedsięwzięciu. Oni tam najczęściej to tak grupami siedzący pacjenci, więc oni rozmawiają ze sobą, widzą jak funkcjonują. I temu służy napój z rzęsy wodnej. Stosuję go również u dzieci, które są wiecznie chore. I tutaj mamy dowód na to, że to jest taki napój, który dobrze poprawia odporność. Działa też bardzo dobrze przeciwwirusowo. W wirusowych infekcjach się bardzo dobrze sprawdza napój z rzęsy wodnej. To jest taka mieszanka ziół, która jest bardzo dobrze wyważona, jeżeli chodzi o termikę pacjentów. I ona się dopasowuje do potrzeb pacjentów którzy są różnymi takimi właśnie typami, jeżeli chodzi o termoregulację. Także napój z rzęsy wodnej stosuje bardzo często, stosuje się go 2 razy dziennie, łatwy do zastosowania, tylko trzeba powiedzieć, o czym jeszcze tu nie mówiliśmy, że napoje świętej Hildegardy i te kuracje świętej Hildegardy oparte są na winie. I tutaj problemem w tych kuracjach jest na przykład są pacjenci, którzy są byłymi alkoholikami albo trzeźwymi alkoholikami. To są pacjenci, u których takiej kuracji nie można zastosować, bo oni się na to nie zgadzają i to zawsze trzeba wziąć pod uwagę. Wtedy można myśleć o innych ziołach. Natomiast napoje są na winie, zawartość alkoholu w takiej jest zawsze opisana na butelce. Tutaj jest 9,3%. Od 6 do 9 to takie są objętości alkoholu. Napoje te zupełnie spokojnie, z powodzeniem podaje dzieciom nawet takiego od 2 roku życia. Trzeba je wtedy rozcieńczać wodą. Oczywiście podaje się mniejsze ilości niż dorosłym, ale też się bardzo dobrze sprawdzają. Spadek odporności, brak odporności, przejście ciężkich chorób, takich jak choroby nowotworowe, ale nie tylko. Ciężkie zapalenia płuc, oskrzeli, zawirusowanie organizmu. To właśnie ten napój popijamy codziennie. 20 ml, taka niewielka porcyjka w kieliszku likierowym. Proszę Państwa, pora już dzisiaj się pożegnać. Sporą dawkę wiedzy dzisiaj Państwo słyszeliście. Zapraszamy do Lachwat TV, czyli kanału dzisiejszych moich i Państwa gości, gdzie można się dowiedzieć więcej a propos diety tłuszczowo-białkowej, która jak się nazywa jeszcze raz? Znaczy to jest żywienie optymalne. Żywienie. Na temat żywienia optymalnego i wielu innych spraw, które na Lachwat TV Państwo znajdziecie. My spotykamy się w Normobarii na Mokotowie u pana Roberta Musiała, ale można również w Gdyni znaleźć Normobarię, można również znaleźć taką komorę w Radomiu. A więc bardzo dziękujemy, że nas pan dzisiaj gościł. Pan Jerzy Lenartowicz, założyciel Komitetu Ochrony Zdrowia i życia człowieka, łączy wszystko co dobre i wszystkich co dobro, o dobrostan ziemi i ludzi dbają, a więc dziękuję bardzo.
Panie Jerzy, za spotkanie i pani doktor Małgorzata Stępińska była z nami. Centrum Świętej Hildegardy, Elżbieta Roman, to ja. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo dziękuję. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.